Witam Państwa na dzisiejszej uroczystości podsumowującej gminny konkurs Siejąc kwiaty pomagamy pszczołom. Organizatorem konkursu jest publiczna szkoła podstawowa z klasami 1-3 w Grobnikach. Witam serdecznie zaproszonych gości. Pana Adama Krupę, burmistrza Głubczyc, który objął swoim patronatem konkurs. Witam serdecznie przedstawiciela Koła Pszczelarzy w Głubczycach zrzeszonego w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Opolu, pana Krzysztofa Głowiszyna. Serdecznie witam panią Krystynę Darłak, prezesa Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Społecznej Inicjatywa Zdrownika. Serdecznie witam panią Zofię Bilik, będącą członkiem zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Społecznej Inicjatywa. Witam pana Pawła Buczka, radnego Głubczyc. Bardzo serdecznie witam panią dr Barbarę Piechaczek, dyrektora Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej i radną Głubczyc. Witam pana Kazimierza Płotnickiego, przedstawiciela regionalnego firmy Syngenta Polska. Witam także nasze głubczyckie media, pana Jana Waca, redaktora Głosu Głubczyc. Witam pana Mariana Pospiszyla, właściciela telewizji Głubczyce. Witam serdecznie nauczycieli, uczniów i wychowawców szkół podstawowych i przedszkoli gminy Głubczyce. Witam także Zozola, który jest przedstawicielem firmy Mieszko, naszego sponsora. Na wstępie przytoczę kilka danych obrazujących zasięg naszego przedsięwzięcia. Konkurs Siejąc kwiaty pomagamy pszczołom obejmował przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne oraz szkoły podstawowe gminy Głubczyce. Wszystkie te placówki otrzymały nasiona roślin miododajnych, a tym samym zaproszenie do udziału w konkursie. Czas trwania całego projektu wyniósł 6 miesięcy. Od maja do października, czyli od momentu wysiania nasion, obserwacji roślin i przylatujących na nie owadów, do wykonania prac konkursowych. Do udziału w tym przedsięwzięciu przystąpiło 70% przedszkoli gminy Głubczyce oraz 70% szkół. W tym miejscu pragnę podziękować za uczestnictwo następującym placówkom. Punkt przedszkolny Picolino w Głubczycach, przedszkole numer 1 w Głubczycach, przedszkole numer 2 w Głubczycach, przedszkole numer 3 w Głubczycach, zespół szkół w Lisięcicach, zespół szkół w Pietrowicach, publiczna szkoła podstawowa z klasami 1-3 w Klisinie i szkoła podstawowa numer 2 w Głubczycach. Jury oceniło 93 prace w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria plakat, dokumentacja fotograficzna i zielnik. Dodatkowo za chwilę obejrzymy występy 54 młodych artystów, którzy indywidualnie i zespołowo zaprezentują wiersze i piosenki o tematyce pszczelarsko-ekologicznej. Jednak zanim na scenę zaproszę naszych najmłodszych uczestników, proszę o zabranie głosu pana burmistrza Adama Krupę, który objął patronatem nasz konkurs. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie przede wszystkim nasze dzieci. Jak patrzę na tę salę, to naprawdę serce rośnie i trochę jestem bardziej spokojny o tę naszą demografię gminną, ale wcale bym się nie obraził, gdyby was było dwa razy więcej. Chcę tutaj serdecznie podziękować za zaproszenie do tego konkursu. Ja przyjąłem te zaproszenie z ogromną wdzięcznością, ale też chciałem podziękować organizatorom. I powiem szczerze, że idąc tutaj nie spodziewałem się tego, co tu zastanę. Bardzo się cieszę, że wam się to udało, że był taki odbiór. Bo my bardzo często zapominamy o tym, że żeby ten dorosły jaś
czy Janek, czy Jan coś umiał, to pierw należy tego małego Jasia wyedukować. I wyście tutaj podjęli pierwszy krok w dziedzinie, która jest dla nas, dla ludzkości, tak można powiedzieć, może górnolotnie, ogromnie ważna. Ochrona środowiska dzisiaj jest na pierwszym miejscu. To jest jeden z głównych, jeżeli najgłówniejszy problem ludzkości. A jeżeli ci młodzi ludzie w tak młodym wieku nabiorą pewnych dobrych nawyków, to potem tych problemów będzie o wiele mniej. To powiedział Einstein, że jeżeli wyginą pszczoły, to po 4 latach wyginie, jedni mówią po 4, drudzy, że po 7, ale nieważne, te cyfry nie są ważne, że po tym zginie ludzkość. Trudno Einsteina posądzać o brak rozumu. To był najwybitniejszy fizyk XX wieku, więc powinniśmy się nad tym jako ludzie i ci starsi, i młodsi zastanowić. Ja bym też bardzo zachęcał do kontynuowania tego typu edukacyjnych zajęć. Pszczoły są bardzo ważne. Może też myślimy o tym, o konkursie dotyczącym selektywnej zbiórki, recyklingu, generalnie gospodarki odpadami, bo to jest ogromny problem. A my dorośli musimy myśleć o tych inwestycjach, które idą w ekologię, których często nie widać, które nie są jakieś medialne, ale które polepszają nasze życie, a przede wszystkim chronią środowisko. W naszej gminie zrobiliśmy ogromny, to mogę spokojnie powiedzieć, ogromny krok, jeżeli chodzi o kanalizowanie. Ponieśliśmy ogromne koszty, których nie widać, ale jestem pewien, że to się przyłoży na ochronę środowiska i na jakość naszego życia. Jeszcze raz tu gratuluję, no i gratuluję tu wszystkim wyróżnionym, ale wydaje mi się, że samo uczestnictwo w konkursie to już jest wyróżnienie ogromne i oby tak dalej, oby też ten wasz pomysł podchwyciły może też i nasze inne placówki. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Mam takie rancho, prawie 5 hektarów, to mi się te nasiona przydadzą. Zapraszam na scenę pana Pawła Buczka, inicjatora konkursu Siejąc Kwiaty Pomagamy Pszczołom. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie przede wszystkim najmłodszych. Ja się bardzo cieszę, że tu jesteście, bardzo się cieszę, że ta akcja tak pozytywnie mnie zaskoczyła. Pozytywnie dlatego, że tak wiele ludzi się zaangażowało. Ja chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować osobom, które podchwyciły ten pomysł, bo pomysł się zrodził spontanicznie i takie spontaniczne akcje widać, że mają sens. Bardzo chciałem podziękować pani dyrektor szkoły w Grobnikach. Chciałem podziękować całej społeczności szkolnej w Grobnikach, pani prezes, pracownikom, wszystkim członkom Stowarzyszenia Inicjatywa, osobom, które tak naprawdę pracowały, żeby ten konkurs mógł się odbyć. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim również osobom, które pomagały w tym przedsięwzięciu, panu burmistrzowi, który objął przedsięwzięcie patronatem. Przede wszystkim może firmie Syngenta, która dała nasiona i dzięki której pomocy całe przedsięwzięcie również miało sens. Też już mam obietnicę, że ten konkurs nie będzie tylko jednym przedsięwzięciem. Będzie to przedsięwzięcie cykliczne i mam nadzieję, że za rok i następny będziemy się tutaj znowu spotykali i będziemy w tym konkursie tak samo licznie brali udział. Bardzo jestem szczęśliwy, że taka tematyka spotkała się z waszym zainteresowaniem, bo nie chcę się powtarzać już, ale faktycznie dbanie o przyrodę, dbanie o te małe organizmy, o faunę, florę jest dla nas i dla naszej przyszłości bardzo, bardzo istotne. Z tego miejsca chciałbym też przeprosić mamy, dziadków, którym te dzieci, którym wy sialiście te kwiatki w ogródkach, w doniczkach, na trawnikach, w różnych innych miejscach, które niekoniecznie były na to przeznaczone, ale myślę, że cała akcja i cały sens tego przedsięwzięcia
jest jak najbardziej szczytny i życzę Wam sukcesów. Bardzo gratuluję tym wyróżnionym, ale wiem, że wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w tym konkursie, zostaną nagrodzeni i mam nadzieję, że w przyszłości też tak będzie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego również i wielu sukcesów w przyszłych edycjach tego konkursu. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Krzysztofa Głowiszyna, przedstawiciela Koła Pszczelarzy w Głubczycach. Ja reprezentuję Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu, ale lokalnie nasze Koło Pszczelarzy w Głubczycach. Konkurs, który w sumie był przeprowadzony przez szkołę w Grobnikach, to jest bardzo przydatny dla tych małych dzieci, żeby je edukować. Szkoda, że nie wszystkie szkoły wzięły udział i również przedszkola w tym konkursie, ale dobrze, że przynajmniej taki odzew jest. Po tej sali widać, można powiedzieć, efektu jeszcze nie widać, ale widać wizualnie, ile jest zainteresowania tematem pszczół, tematem zapylaczy. Pszczoła jako pszczoła, mówimy, bo to jest tak wymierne, widzimy tą pszczołę, niekiedy nie jest to pszczoła, osa, inny owad. Ale wyznacznikiem tego, że pszczoły giną, właśnie są pszczoły, bo nie wracają do ula. O innych zapylaczach tutaj nie mówimy, nie jest to medialnie nagłośnione, bo ich nie widać. Pszczoły mają swój domek, powiem teraz tak dla dzieci, prosto. Mają swój domek, mają gdzie wracać. I jeżeli zginą gdzieś w polu, na kwiatkach, wytrute, to ich nie ma. I jako efekt widzimy, że ich nie ma, że ich brakuje. A inne dzikie zapylacze, trzmiele, porobnice włochatki, murarki ogrodowe czy nożycówki i jeszcze tysiące przedstawicieli owadów zapylających, nie widzimy ich, że giną, a faktycznie giną, bo jeżeli ginie pszczoła, gdy nieprawidłowo jest dokonywany zabieg, oprysk przez rolnika czy przez sadownika, czy przez inne sytuacje, gdzie doprowadzamy do degradacji środowiska, tym właśnie wyznacznikiem jest pszczoła, że jej nie ma w ulu, że ginie. Nie mówi się o tych innych dzikich zapylaczach. Ale dobrze, że jest akcja, że się o tym rozmawia, że edukujemy od najmłodszych lat, że podjęliście Państwo i dzieci inicjatywę siania. Siania nasion, z których potem kwitną kwiaty. Jest to obserwacja również dla dzieci. Jeżeli dzieci będą zaangażowane w siew, widzą efekt kwitnienia kwiatów, widzą owady, które się pojawiają na tych kwiatach, to już jest dobrze, bo od najmłodszych lat edukujemy i pokazujemy. Ja osobiście już kilka lat temu próbowałem zainicjować temat owadów zapylających pszczół, miodobrania. Akurat to było w przedszkolu numer 3 w Głubczycach, bo tam akurat moje córki chodziły do tego przedszkola. No tamte dzieci wtedy skorzystały. Dziękuję wtedy w przedszkolu, które akurat podjęło wtedy inicjatywę. Skorzystały z tej wiedzy bezpośrednio. Widziały ul, widziały pszczoły żywe. Chociaż szkoła w Grobnikach na Dzień Dziecka, jak dobrze pamiętam, ostatniego chyba maja to było, również skorzystała z takiej prezentacji, bo był ulik, w którym były żywe pszczoły i dzieci mogły z tego skorzystać, poobserwować pszczoły, jak wygląda pszczoła. Bo nierzadko zdarza się, że mówi się, że pszczoła kogoś urzędliła, a może to być całkiem inny owad, na przykład osa, szerszeń, jakaś inna muchówka lub bąkówka. Ja nie chciałbym przedłużać. Zasygnalizowałem temat. Wiem, że jeszcze będą występy. Dzieci na pewno będą się potem nudziły. Liczę na to, że faktycznie to nie będzie pierwszy tylko taki konkurs. Będzie to na kolejne lata jakaś inicjatywa przez tą szkołę faktycznie dalej organizowana. My jako Koło Pszczelarzy w Głubczycach aktywnie chcielibyśmy uczestniczyć
Być może uda się przygotować jakieś prezentacje. Tu jest problem, jeżeli chodzi organizacyjny, czy to udać się do każdej szkoły, czy gdzieś, ale organizatorzy, jeżeli dogramy pewne rzeczy, może się uda jakoś na następny rok więcej pewnych rzeczy omówić. Dobrze, że rozpoczęliśmy od nasion, od kwiatów, od rozmów, od wszystkiego, bo ważnym jest temat ochrony przyrody, ale mało się mówi o tym, że faktycznie ten kwiat, który kwitnie, to jest pożywienie dla owadów, to jest pyłek, to jest nektar, pszczoły muszą z tego korzystać. Rolnicy w ostatnich latach zmienili swoją produkcję roślinną i bardzo chronią rośliny, które uprawiają, i niszczą chwasty kwitnące. I owady zapylające nie mają pożywienia, nie mają ciągłości cyklu życia. Od początku okresu wegetacji, od wiosny do jesieni, nie mają z czego zbierać. Nie ma kwiatów, nie ma kwitnących. Coraz więcej osób przeznacza swoje ogrody, sady na trawniki idealne, zielone, żeby nie było żadnego kwiatka, żeby tam nie było mniszka, koniczyny. Opryskują to. I w tym momencie owady zapylające nie mają pożywienia. Brak jest sadów, które na wsiach dawniej były sady. Likwiduje się sady. Nie chce się ludziom potem sprzątać liści, bo faktycznie no może plecy bolą, może to jest jakiś problem, ale to jest też w tym momencie brak ruchu. I tutaj proszę pamiętać, że te liście jesienią grabane, które trzeba zebrać, to jest też ruch, to jest zmuszenie pewnych osób do tej inicjatywy, do ruchu. A od wiosny, latem korzystają z tego inne owady zapylające. Takich problemów, które trzeba by było poruszyć, nagłaśniać, rozmawiać, jest bardzo dużo. Nie chciałbym przeciągać. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Kołu Pszczelarzy w Głubczycach. Pragnę też nadmienić, że Koło Pszczelarzy jest fundatorem nagród, ale też przeprowadzali panowie, przede wszystkim pan Krzysztof Głowiszyn, takie pogadanki w szkołach i przedszkolach. Dziękujemy bardzo za państwa inicjatywę też. W tym miejscu pragnę zaprosić na scenę najmłodszych wykonawców z oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Grobnikach. Przedstawią tutaj występ pod tytułem Pracowite Pszczółki. Zapraszam gorącymi brawami, może tutaj wspomożemy. Maja, śmiało
lasem stoją ule, pszczół gromada brzęczy czule i od wiosny do jesieni nektar niosą z rąk zieleni. Widzisz ulu praca wleka zacząłaś, wieczy cię słodki wniodek chce ci dać, to rodzina pcela blać. Gdy jesienią zimno chłód, ty masz w domu złoty miód. Pszczoły w ulu przytulone zasypiają swym kokonie. Wiosnę zbudzał się z ochotą, by to rozsiadł złoto. My jesteśmy pszczółki małe, zyp, 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 zyp. To je mamy doskonałe, zyp, 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 zyp. Czarne pasy, żółte brzuszki, zyp, 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 zyp. My jesteśmy łakomczuszki, zyp, 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 zyp. A na głowie czubki mamy, zyp, 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 zyp. Nimi kwiaty zapylamy, zyp, 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 zyp. Pyłek z kwiatów przenosimy, zyp, 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 zyp. Wszystkie kwiaty zapylimy, zyp, 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 zyp. Wyleciały pszczoły z ula, lecą do ogrodu. Będą zbierać pyłek z kwiatu do brudu czy miodu. Bo te pszczółki to pracusie i pełno nich wszędzie. Sątają się jak ukropie, dobry miodek będzie. Przyleciała pszczoła na kwiatek niebieski, lecz ogień skażony lecą pszczole łezki. Usiadła zmartwiona na kwiatek różowy, nektaru tu nie ma, on jest plastikowy. Załamana leci dalej, jeżdżesz od rutwatów żywych, nie zrobi się te stużne do miodu. Potrafi robić tylko prawdziwy, musi wykonać zadane. Znalazł twarde pawnącze, zmęczył się z czydełta, upadła na łącze. Kilkanaście minut tak na trawie leży. Poruszyła się troszeczkę, gdy poczuła zapach świeży. Pszczole coraz lepiej, już oprzytomniała. Szybko żywych kwiatów nektar pozbierała. W domku zwanym ulem, gdzie mieszkanko miała, nektar na miód przerobiła i ludziom go dała. Potem serce można wzmocnić, będzie zdrowe długie lata, gdyby się zabrakło, byłby koniec. Yeah.
stoi tatce śliwe całe. Stado wiata na ten wiadek, cienę tartu jest to tatę. Gdy psy leci obok wsto, każdy psy razę niebo. Nawet gdy psy leci bok lub do szklanki wpadnie sok, a każda z nas wciąż się trudzi, żeby zrobić miód dla ludzi. Gdy miód dojrzeje, pszczela z lodziną odbierze nam, co zebraliśmy, a w zamiar da nam cud ludowoli, oto byśmy zimę przetrwały. I tak co roku cztery rodziny od wiosny zaczynają zebrać nektar, dać człowiekowi, by mógł się najść do woli. Chrońmy pola, chrońmy łąki, bo ku chemii dość. Gdyby szczoły mówić, mogły chciały nas o to prosić. Dzieciom za występ. Nagrodzimy dzisiaj każde dziecko, także proszę o wręczenie nagród. Wyczytam może dzieci nagrodzone w pierwszej kategorii przedszkola. Nagrody. Pierwsze miejsce Kacper Foryś, oddział przedszkolny, zespół szkół w Pietrowicach. Drugie miejsce Zuzanna Gużda, przedszkole numer 3 w Gubczycach. Trzecie miejsce Łukasz Cichobłaziński, punkt przedszkolny Pikolino w Gubczycach. Czwarte miejsce Laura Dłubacz, oddział przedszkolny w Grobnikach. Piąte miejsce Maja Falkowska, przedszkole numer 1 w Głubczycach. I o wręczenie nagród proszę pana burmistrza Adama Krupa. Naprawdę bardzo ciężko było ocenić te prace, dlatego jury przyznało również wyróżnienia. Lena Kruk, przedszkole numer 3 w Głubczycach. Maja Pachowicz, przedszkole numer 3 w Głubczycach. Agata Gramatyka, przedszkole numer 2. Izabela Rolińska, przedszkole numer 2 w Głubczycach. Aleks Okręt, punkt przedszkolny Pikolino. Alicja Zaprzalska, przedszkole numer 3. Zapraszamy te dzieci na scenę również. Jeżeli nie ma dzieci, to zapraszamy nauczycieli. Lena Kruk, Maja Pachowicz, Agata Gramatyka,
Izabela Rolińska, Aleks Okręt, Alicja Zapszalska. Dodatkowo Kamila Ostarek, przedszkole Zopowy, Julia Szłapa, zespół z szkół Lisięcice, Emilia Serwetnicka, przedszkole nr 3. I nagrody za udział Weronika Marek, Marta Kopczyńska, Hanna Mendelska, Pola Szafrańska, Kacper Toporek, Zuzanna Lewicka, Zofia Kaczanek, Karolina Lipińska. Zapraszam na występ, który przygotował punkt przedszkolny Piccolino. Jestem sobie ekoludek, zamiast czapki noszę kubek. Zbieram papier i plastiki, puszki blaszane i guziki. Tam, gdzie odpadów bez liku, w lesie, w polu, na śmietniku. Potem wszystko segreguję, czyszczę, układam, maluję. Część sprzedaję, część przerobię, różne cudeńka z nich zrobię. Dbam też o leśne zwierzaki, lisy, wiewiórki i ptaki. Bo gdy zbiorę brudy śmieci, będą zdrowsze leśne dzieci. Poznacie mnie potem wszędzie, gdy dookoła czysto będzie. Bludny destyk z nieba leci, las, podwórko pełne śmieci. Placowite ląski mamy, więc te śmieci posprzątamy. Bo gdy jest na świecie ładnie, czysto, schludnie i układnie, wtedy słonko jaśniej świeci. Cieszą się też wszystkie dzieci, ptaszki wesoło ćwierkają, że takich przyjaciół mają. Nasza przedszkolna gromada zawsze przyrodzie pomaga. Odpady segreguje, wody nie marnuje, makulaturę wyszukuje, energii pilnuje. Dołączcie do nas mali i duzi, pomoc naturze cieszy, nie trudzi. Codzienne czynności niewiele kosztują, a przyrodę ratują. Zaklęć wodę, wyłącz prąd, kupuj tyle, ile trzeba, a ulatujesz kawałek niebieskiego nieba. Nie śmiecimy, nie brudzimy, o przyrodę dbamy.
dziękujemy bardzo za przygotowanie. Oczywiście dzieci nagradzamy.